Gdzie kawaleria? Zobacz kawalerię jeszcze tutaj. Nie ma paniki, ale dowodząca strzelanina z podleśniakowizny i wołomina powoduje niespokojność ducha. Żołnierze nie czują się najlepiej. Jako dobry pasterz ksiądz Ignacy Skorupka wie to doskonale. Dlatego przechadza się do każdej drużyny, rozmawia z żołnierzami. Chce podnieść ich na duchu za wszelką cenę. Jak się czujecie, chłopcy? Źle, proszę księdza. Lepiej nie mówić. Tak jakoś ciężko na duszy. Bez nadziei. A co u was takich warszawskich chłopców? Taki humor rodem spod Szubienicy. Radzymin padł. Bolszewicy po płotkach Wołomina. Wszystko stracone. Tylko patrzeć, jak zajmą Warszawę. Już po naszej niepodległości. Już po Polsce. Ejże, takie dzielne i waleczne, a serce jak uszołań stająca, pokliwe i słabego ducha. Tu tyle wojska wokół stacjonuje, a wy już klęskę widzicie? Nasz lud ojczyzny broni Szkotów, walce mi je pokłada, a wy wieszacie broń na kąku? Gonicie bolszewicką latwinę, ale nie zdobyli jeszcze Warszawy. Zdane to będą zmagania, ale nasz żołnierz jest zwycięży i sztandar nasz biało-czerwony zatki radzimy. Nie spuszczcie się! Pan był z wami! Panie Najświętsza z wami! Z 14 sierpnia nad wschodnim skraju Zawodowa Osoba utworzyła się linia polskiej obrony złożona z 3. i 4. kompanii 236 pułku pod
ogólnym dowództwem podporucznika Szulgi. Resztę 3 batalionu 33 podporucznika Zdrojewskiego oraz rozbitów innych pododdziałów, które cofały się z Leśniakowizny. W celu wsparcia tej pozycji około godziny 7.30 pierwsza i druga kompania pod dowództwem podporucznika Słowikowskiego i podporucznika Wiśniewskiego podjęły na rozkaz podpułkownika Sawickiego kontratak. Wojska z porucznikiem Słowikowskim i księdzem Skorupką ustawiają się na linii okopów. Szykują się do ataku. Grają nasze CKB. Przechodzi nasza broń szewska. Zabrzmiały działaj CKB z naszych pociągów pancernych. Ozwała się artyleria. Legia akademicka walczy z kozakami ze zmiennym szczęściem. Ksiądz kapelan wychodzi przed frontą pani. Podnosi do góry prawą rękę z krzyżem. Wskazuje kierunek nadchodzącego wroga. Szkołem dumie do góry wzniesiony zawołał bardzo głośno. Aż zagudniło nosowskich z pola. Jeszcze kilka chwil i cały osób znajdzie się w naszych rękach. Stąd jest blisko do obicia Leśniakowizny. I odzyskają traconego roku. Nagle dzieje się coś strasznego. Któryś z żołnierzów ma ciężko ranny. Ksiądz Skorupka chce go wyspowiadać i oto bolszewicka kula trafia księdza w czoło. Wyprostowuje się. Z uśmiechem niewiarygodnego szczęścia i spokoju wznosi krzyż do góry. Błogosławiąc atakujących, chciał dać krok do przodu, ale upadł na ziemię, tuląc trzymany w ręku krzyż. Krzyż trzymany przy piersi. Zobaczył to Stasiek, ale jednocześnie zauważył, iż bolszewik strzela do niego. Uchyla się i moskal nie trafia. Gdy wróg chce do niego strzelić znowu, szybko doskakuje do moskala i zabija go kilkoma pchnięciami magnetu. Następnie podbiega do leżącego księdza z kolumny. Sanitariusze! Sanitariusze! Zauważył jednak, iż ksiądz Skorupka na nic nie reaguje, leży nieruchomo. Zbadał tętno. Niestety, ksiądz kapelan już nie żył. Sanitariuszy nie było widać. Nie chcąc więc posiądzonym uchylanie się od walki, pomodlił się przy ciele księdza kapelana o spokój jego duszy. Zamknął księdzu Ignacemu powieki, przeżegnał się i pobiegł w kierunku swojej kompanii. Około godziny 8 Rosjanom udało się